dobry. Jakoś tak się stało, oczywiście samo z siebie, nie było w tym żadnego mojego udziału, że przybyły mi dwa flakony do kolekcji. No i się rozglądam, bo mam tutaj rozłożone różne rzeczy. I teraz tak. Pewnie niektórzy, którzy śledzą kanał, domyślają się, co to może być. Pierwszym z zapachów jest, uwaga, uwaga, Narciso Eau de Parfum Cristal. Kartonik to jest taki różowo-beżowy kolor, ale mniejsza o kartoniku, ale zawsze go pokazuję przy okazji tego typu filmów. No, myślę, że to też istotne, jak wygląda opakowanie zewnętrzne. Przynajmniej dla niektórych. Jeżeli chodzi o zapach, to mam tutaj skromną 30, ponieważ trzymam się mojego przyrzeczenia odwyku perfumowego. Nie mogę w całości, więc chociaż, prawda, tutaj poszłam na kompromis. I kupiłam 30 Narciso Cristal. Pewnie pamiętacie taką moją wyprawę do pasażu grunwaldzkiego we Wrocławiu. Ja tam testowałam, był taki film swego czasu na kanale, nadal jest zresztą. I od razu ten zapach przypadł mi do gustu i nie żałuję, że go kupiłam. Żałuję tylko, że faktycznie w pojemności 30 ml. Ale tak zdroworozsądkowo sobie tłumaczę, że przecież w każdej chwili, nawet jak mi się skończy ta 30, to będę w stanie sobie kiedyś tam, nie teraz, kupić nawet i 90, bo chyba to jest maksymalna pojemność tego zapachu. Przepiękny, krystaliczny zapach. Krystaliczny tylko na początku, później on troszeczkę się wycisza, trochę taki się robi bardziej zmysłowy, taki bardziej bliskoskórny, ale nadal, mimo tego, co ludzie piszą, bo widziałam opinię, że to jest zapach nietrwały, że szybko znika. Widocznie jestem szczęściarą, ponieważ na mojej skórze ten zapach trzyma się naprawdę przyzwoicie, mimo swojej delikatności. Oczywiście nie mogę go porównywać, nie wiem, z Good Girl, z Addictem albo z Angelem. No nie, bo to nie jest ten kaliber zupełnie. Natomiast trzyma się całkiem, całkiem przyzwoicie, we włosach przepięknie pachnie. W nutach mamy frezję, mamy kwiat pomarańczy, bergamotkę, piżmo, róże, białe kwiaty, jaśmin, drewno kaszmirowe, cedr, bursztyn, benzoes. Przepiękny taki właśnie kwiatowo-biało-piżmowy, rzekłabym, zapach. Narciso Rodriguez umie w piżmo. I tym oto zapachem to udowadnia, aczkolwiek inne jego twory, jedne z tych nowszych, All of Me i tak dalej, jakoś nie do końca mnie do siebie przekonały, natomiast ten jest przepiękny. I jeżeli tylko lubicie takie klimaty, takie delikatne, czyste, dość świeże, bo on najbardziej świeży jest w otwarciu, na początku, taki krystaliczny wręcz, jak krople wody spływające na nasze ciało w gorący dzień, takie odświeżające krople wody, zimne krople wody, natomiast później przechodzi właśnie w to taką kremową bazę, nawet nie bazę, bo to już się zaczyna dziać wcześniej niż w fazie bazy, natomiast jest taki, fajnie się robi taki piżmowo właśnie kaszmirowy, jak mięciutki sweterek, właśnie, to jest dobre porównanie, mięciutki sweterek z kaszmiru, taki przymilny, przytulający, otulający, ocieplający, cudowny, cudowny zapach. Kolejny zapach, słuchajcie, wybaczcie mi, ale mam fazę na Laviebel. Mam totalną fazę, ja nie wiem, co mi się stało. Kiedyś miałam w zasadzie najbardziej na klasyka, a teraz fascynują mnie flankery. I niestety już wiem, że będzie nowy flanker, zresztą o nowościach film też powstanie, nie martwcie się, na pewno będzie. Mam tutaj Laviebel Flowers of Happiness. Jeszcze nawet tego plastiku tutaj nie zdjęłam z kokardki. A co to jest napisane? Tak, pull, pociągnij, tak. No nie pociągnęłam jeszcze, bo jakoś tak, no nie wiem, chciałam taką Wam świeżynkę pokazać. Jeżeli chodzi o karton, to prezentuje się on też wdzięcznie, bardzo przyjemnie. Taki oto jest różowiutki. I niestety tutaj też ubolewam, mam tylko 30 w ramach tych moich oszczędności, bo ja chcę oszukać. Nie no, oszczędzam właśnie dzięki temu, no bo w normalnej takiej większej pojemności, jaką normalnie kupuję, no to wiecie, to jest troszkę więcej pieniędzy. A wiecie, zbliżają się moje urodziny za 2 miesiące. Znowu usiłuję kogoś oszukać. Laviebel Flowers of Happiness. Najbardziej chyba inny z zapachów, jakie do tej pory powstały. Inny z flankerów. Bo to jest zapach świeży, soczysty,
wibrujący, energetyczny, romantyczny, taki różowy, po prostu totalnie różowy, nie tak ulepny, nie tak słodki jak La Vie Belle, co nawiasem mówiąc też bardzo lubię, ale czasami, wiecie, chcemy jakieś takie odskoczni właśnie, zapachu na wiosnę i lato, no to ten się sprawdzi po prostu fenomenalnie na wiosnę i lato. Ja w ogóle zastanawiam się, czy go nie zabiorę ze sobą na wakacje nad morze. To jest przecudowne po prostu. Pierwsze komunie, wesela, to jest zapach też panny młodej. No taki świeżuch przepiękny. Mamy tutaj gruszkę, już wiem dlaczego bardzo mi się podoba. Cytrusy, piwonie, róże, to też potwierdza, że mi się podoba. Jaśmin, konwalia, oczywiście też lubię konwalię. Piżmo, drzewo sandałowe, no wypisz, wymaluj dla mnie. Ja podejrzewam, że tą 30 to tam, chociaż przy mojej ilości, dowiecie, szybko nie skończę, ale jak skończę, to na pewno kupię większą pojemność. Chyba, że wiecie, zejdzie z rynku, bo jest to flanker z 2018, one czasami znikają, są wycofywane. Tak jak to miało miejsce z wersją La Vie Belle Florale, która nawiasem jest dostępna w odlewkach, tam na takiej jednej stronie można zakupić odlewkę, no ale jednak nie można już kupić takiego flakonu, a z jakiegoś powodu dla mnie to też jest ważne, żeby mieć po prostu taki piękny flakon, móc go gdzieś sobie to postawić, żeby cieszył oko. Okej, ja myślę, że z powodu tego, że moje urodziny się będą zbliżać, to nie są ostatnie łowy. Zwłaszcza, że właśnie te nowości, o których wspomniałam i o których film nagram, się zbliżają wielkimi krokami. I są bardzo interesujące, niestety. Dlaczego oni zawsze mi to robią, kiedy ja akurat mam mocne postanowienie poprawy. Mam jakiś tutaj. Zawsze mi to robią, że zawsze jest tyle nowości, które mnie frapują, które mi się podobają. Jedyna nadzieja w tym, że po pierwszych testach powiem, to nie dla mnie. No ale nie wiem, nie wiem, nie wiem. Jest to bardzo ryzykowne, bo tak jak mówię, jest wiele ciekawych nowości. Okej, ciekawa jestem, co Wam przybyło w Waszych kolekcjach, jeżeli coś przybyło, czy twardo się trzymacie po prostu, jak macie takie postanowienie oczywiście, że nic nie kupujecie i koniec, koniec, koniec i żadna fragranza, że nikt nie skusi Was po prostu do niczego. Także napiszcie o tym, a ja tymczasem serdecznie dziękuję, pozdrawiam, cześć.